Siemanko! Przed Wami kolejny odcinek Co ja patrzę w rolach głównych Patrz 913, za kulisami mądre głowy ekspertów, a przed Wami ja, czyli Lowa, która nie może się doczekać, żeby pokazać Wam najważniejsze zmiany. No dalej, chodźmy już. Nadejście patcha 9.13 przynosi nam mnóstwo dobrych zmian. Zapomnieni bohaterowie zostali nieco odświeżeni. I pojawia się nowy bohater, a raczej bohaterka. A do tego zmiany otwierają nam drzwi do nowego trybu gry Teamfight Tactics, albo jak kto woli TFT. No karma, nie był to długi melanż. Buff na prędkość poruszania się z ostatniego patcha zostaje unieważniony. Karma była niemal obowiązkowym wyborem na 9.12, więc potrzebowała tego osłabienia. Pamiętajcie jednak, nadal ta postać ma dużo do zaoferowania i możecie z powodzeniem jej używać. Pike na bocie, Pike na midzie, Pike na topie. Pike był wszędzie. Zmiany tutaj są interesujące. Teraz o wiele gorzej radzi sobie z minionami, ale za to ma zmniejszony cooldown na Q i jeszcze szybciej porusza się po mapie. Wydaje nam się, że to może być za mało, by osłabić Pike'a z solo alejek. I tak budujesz Tiamat jako pierwszy przedmiot, co neutralizuje lekko nerfy. G2 dalej powinni kosić. Trzeba przyznać, świnka troszkę była za tłusta. Sejuani traci 10 punktów z przyrostu zdrowia co poziom, czyli traci do 180 punktów zdrowia. Inaczej mówiąc, Riot odebrał jej mniej więcej wartość rubinowego kryształu, czyli około 400 sztuk złota. Dodatkowo W, Furia Zimy, zada mniej obrażeń. Sejuani to najpopularniejszy tank w League of Legends i te modyfikacje raczej tego nie zmienią. Ha, no i w końcu się doigrała. Nerfy w Sonę. Ta w ogóle nawet nie protestowała. Zmniejszone przeliczniki na Q, hymn odwagi i E, pieśń prędkości. Jej late game wygląda słabiej, dlatego teraz drużyny będą musiały rozważniej dobierać kompozycje dookoła Sony, by zrównoważyć te słabości. Nieco więcej przyrostu punktów zdrowia i AD. Dodatkowo W, królobójca, ma zwiększone obrażenia o około 10%. Nikt tak naprawdę nie wie, jaka przyszłość czeka Sylasa. Potrzebujemy więcej czasu, by ocenić, a póki co testujcie, testujcie, testujcie! Aha. Ilaoi jest najbardziej zapomnianą postacią z nowej generacji bohaterów. Jest toporna, powolna i potrzebowała polerowania w różnych obszarach. Zaopatrzono ją w wiele drobnych zmian, które nie są bezpośrednimi buffami liczb, a raczej wygładzeniami w obszarach, w których trudno o smukłe operowanie postacią. Ogólnie sterowanie Ilaoi powinno teraz być bardziej przyjazne i przyjemne. Najważniejszą rzeczą jest ułatwiona kontrola nad swoimi mackami. Życzę miłego ultowania! Podobnie jak Ilaoi, Uder potrzebował wyklarowania wielu elementów jego stylu gry. Teraz po 16 poziomie można puścić 6 punkt w umiejętności. Nie musisz już marnować 3 punktów na styl, którego nie lubisz, za to możesz wzmocnić te style, które preferujesz. Niestety Uder wciąż pozostaje słaby. No chyba, że masz Spirit Guard Udera, wtedy jesteś podoro. Promocja w sklepie. Różdżka wieków i Omen Randuina tańsze o 100 sztuk złota. Za to złodziej esencji droższy o 100 sztuk złota i do tego ma mniej smukłą ścieżkę budowy przedmiotu. Jest to nadal opłacalny i silny przedmiot, ale teraz ma i adekwatnie wymagane ambitne komponenty. Przedstawiamy Wam nową postać. Jest nią przybyszka z miasta Ixaokan, położonego w dżungli. Kiana, cesarzowa żywiołów. Nie zyskała tej ksywki przez przypadek. Wojowniczą asasynkę cechuje ostry charakterek i niespotykane dotąd opanowanie magii żywiołów.
pora na mój ulubiony segment. Sam decyduję o swoim losie. Jedno ostrze, jeden cel. Broń jest moja, ale chętnie poczęstuję cię laserem. Szczęścia nie kupisz, ale deser już tak. To na ciebie poluję. Ja nie mam ego. Ja mam rację. A ty będziesz cudownym dodatkiem do mojego imperium. Teamfight Tactics jest 15-20-minutową rozgrywką w trybie tak zwanych automatycznych szachów. W zabawie uczestniczy 8 graczy, z których każdy tworzy własną drużynę bohaterów z League of Legends i toczy automatyczne pojedynki z zespołami pozostałych uczestników rozgrywki. Podczas gry zawodnicy mają możliwość tworzenia różnych kompozycji herosów, oferujących różne bonusy. Bohaterów można wyposażyć też w magiczne przedmioty, które często okazują się pomocne w trakcie pojedynków. Całość tworzy wciągającą mieszankę strategii o dużej głębi i RPG. Przyszedł czas odpowiedzieć na pytania tych ciekawskich. W końcu to dla Was ten segment. Zobaczmy, co interesuje naszych odbiorców. Jakiego smite na Aurelion Sola w dżungli? W nawiasie Grandmaster? Niebieski. Wielu dżunglerów będzie próbowało wejść do Twojego lasu i Cię zabić. Potrzebujesz dodatkowego mechanizmu ucieczki. Dodatkowo przyda się na gankach. Dlaczego z Sejuani wypada tylko jedna dusza, a z Nunu dwie? Widzisz, to wygląda tak, że Sejuani jest pojedynczą postacią ujeżdżającą swojego wierzchowca, podczas gdy Nunu i Willamp to podwójni równoważni bohaterowie. Czemu nie mogę wyjść z Silvera? Mordo, bo oglądasz za mało Ultraligi. Dlaczego QSS działa na R Mordekaisera, a dzwon Mikaela już nie? Ponieważ tygiel Mikaela ściąga jedynie stuny, ruty, taunty, firy, czarmy, silensy i slowy, a QSS rzuca wszystkie debuffy w grze, ult Mordekaisera to nie jedno z wcześniej wymienionych efektów CC, więc jedyną kontrą będzie właśnie QSS. To jest dobre pytanie. Czemu Klens nie działa na ulta Malza, a QSS czy pomarańczki Gangplanka już tak? To samo, ulti Malzahara, ale też Warwicka i Skarnera to efekty Suppress, czyli przygwożdżenie. Tygiel Mikaela, podobnie jak i Klens Oczyszczenie, nie mają na liście swoich możliwości właśnie tego efektu. Ale QSS, ale i także Cytrusy Gangplanka, jak i wzmocnienie W Regnara, zrzuca wszystkie debuffy i dlatego można piratem tak łatwo uciec Malzaharowi. Czemu Q Morgany, czyli stun trwa 5 sekund, ale u Ashe stun, czyli ultimate, trwa 3 sekundy? Klatka Morgany? Chyba 5 godzin chciałeś powiedzieć. Na full buildzie jakiegoś AP champa typu Karthus lepiej mieć drugiego Rabadona czy jakiś inny item, na przykład Void Staff. Void Staff jest bardzo niedocenianym przedmiotem i kiedy idziesz full AP, niemal zawsze musisz mieć go w ekwipunku. Nie kupuj za to nigdy podwójnego Rabadona, ponieważ jego efekt mnożenia AP jest unikalny i w ogóle się nie łączy ze sobą, a jednocześnie wydajesz na ten efekt bardzo dużo złota z ceny tego przedmiotu. No a poza tym dwie czapki na głowę? Zwariowałeś? Jak by to wyglądało? Wydawałoby się, że skromny patch, który nie zmieni wiele w samej rozgrywce, ale i postać nowa i tryb rozgrywki, jest nad czym trochę posiedzieć. Nie zapominajcie zadawać pytania w temacie League of Legends i dzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami. Na dziś to tyle, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!